W roku 2010 na półki trafia gra Red Dead Redemption. Weszła z buta i tłukła się jak dzika o wszelkie tytuły gry roku z... no, głównie z Mass Effectem 2. Chociaż w 2010 powychodziły też takie bęgery jak New Vegas, Mafia 2, God of War 3 czy Assassin's Creed Brotherhood. Także było w co grać. Ja wtedy nie grałem w żadną z powyższych gier, bowiem mój gamingowy PC z tamtego okresu miał zawrotne 512 MB RAM-u i zintegrowaną kartę graficzną. Ale nawet gdybym miał potwora, to w Red Dead'a też bym nie pograł, gdyż był to tytuł ekskluzywny na konsole, których także nie miałem. Red Dead Redemption ominęło mnie na premierę, a moje łapska na tej grze położyłem dopiero gdzieś w okolicach 2018, gdy kupiłem jakieś używane PlayStation 3. Pamiętam te pustynne krajobrazy, niesamowitą akcję i świetne dialogi, którym Red Dead zdobył tyle nagród. Aczkolwiek pamięć to zwodnicza kochanka, a nostalgia to słodka trucizna, dlatego dzisiaj wracam do Red Dead Redemption, przejdę przez grę etap po etapie, komentując misje, historię, mechaniki, żeby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy Red Dead Redemption jest tak dobry, jak pamiętam, oraz czy warto do niego wrócić. A przy okazji odkopiemy westernowe bingo. Prolog jest bardzo klimatyczny i nie zdradza zbyt wiele. Pokazany zostaje świat w roku 1911. Pierwsze automobile, zabobonność ludności oraz ich stosunek do rdzennych mieszkańców Ameryki. Zaprezentowany zostaje główny bohater prowadzony przez miasto przez dwójkę agentów federalnych. Tego, że są to federalni, gracz jeszcze nie wie, chociaż może się domyślać. Protagonista wsiada w pociąg zmierzający do Armadillo. Tam przejmuje kontrolę nad postacią. Prolog jest bardzo ekspozycyjny. Przechodzę z dworca do salonu, a później jadę konno pod fort. Niemniej nawet ta niewielka kontrola od znacznika do znacznika wywierała kiedyś i wywiera nadal porządne wrażenie. Mam okazję poznać protagonistę, Johna Marstona, przy okazji bardzo naturalnych dialogów z kontaktem federalnych. Czekał na mnie w salonie, żeby wskazać mi drogę do fortu. To zdumiewające, jak animacje i zabiegi mające symulować żywy świat, które kiedyś sprawiały wrażenie jakiejś kosmicznej technologii dającej ultrarealistyczne efekty, teraz wydają się tak proste. Marston dojeżdża do fortu Mercer, przejętego przez gang Williamsona. Okazuje się, że panowie się znają z przeszłości. Wymieniają kilka słów, po czym Marston daje się odstrzelić jak ostatni leszcz. Bill Williamson, mimo że najpodlejszy bandyta w hrabstwie, tak widać, że ze względu na starą znajomość nie chciał Johna tak po prostu odstrzelić i dawał mu szansę na odwrót. Co nie znaczy, że przejął się nim, jak już leżał w kałuży swojej własnej krwi. Zajęła się nim wtedy dopiero córka jednego z okolicznych rancherów, Bonnie McFarlane. Wchodzę w akt pierwszy. Jak na razie samo obcowanie z grą jest bardzo przyjemne. Od kascenek ciężko się oderwać dzięki kapitalnie napisanym dialogom. Naturalnie przechodzą z tematu na temat, ukazując zarówno osobowość poszczególnych postaci, ich pazur i podejście do życia. Ale dobra, dość o fabułce, czas wreszcie pograć w grę. Pierwszy akt to właściwie jeden długi tutorial. John chce spłacić dług wdzięczności i wykonuje zadania domowe dla McFarlane'ów. To były czasy, w których samo obcowanie w kowbojskich butach sprawiało radochę, więc nie chcę się do tego zbytnio przyczepiać, ale mam tu do czynienia z zestawem minigier przekutych na pełne misje. Ścigam się konno. Jadę na zakupy z Bonnie, zabijam króliki, zapędzam stado bydła z zagrody na pastwisko, zapędzam stado bydła z pastwiska do zagrody, ujarzmiam konie z ojcem Bonnie, w tej minigrze balansuję na grzbiecie rumaka przy pomocy lewego drążka, a na koniec zapędzam stado koni, żeby później je ujarzmiać. Na szczęście te logi wciąż trzymają poziom i nadal miło się spędza czas z grą, nawet jeśli wrzuca takie zapychacze na początku gry. A może działa to tak dobrze właśnie dlatego, że jest to na początku gry, zanim zdążyła zejść fascynacja zwykłym poruszeniem się po amerykańskich stepach. I wreszcie mogę wrócić do Armadillo po jakieś prawdziwe misje. Gra otwiera się relatywnie szybko i już po prologu mogłem iść świat zwiedzać. Oczywiście jak we wszystkich grach od Rockstara, to zwiedzanie nie ma sensu przed wykonaniem przynajmniej tuzina misji tutorialowych, bo o ile łazić po mapie mogę od razu, tak poboczne aktywności odblokowują się wraz z postępem kampanii. I tak na przykład mogę być nocnym stróżem na farmie, zagrać w rzucanie podkową, zbierać ziółka albo polować na zwierzynę dla skór i ptactwo dla piór. Jest to zestaw nowości względem omawianego wcześniej Red Dead Revolver, ale widzi się tego prostotę, jeśli ma się porównanie do Red Dead Redemption 2. No i bawi przez jakieś 15 minut, zanim powtarzalność stanie się dobitna. Zostawiam zwiedzanie świata na jakiś czas i podejmuję się pracy u szeryfa Armadillo. Ja pomogę jemu ogarnąć przestępczość, a on pomoże mi dopaść Billa Williamsona. Mam pochwycić byłego zioma z gangu żywego bądź martwego dla federalnych. Na razie wiadomo tylko, że Marston współpracuje z rządem,
ale robi to niechętnie. Szeryf Johnson zabiera mnie ze sobą na obławę zorganizowaną przeciw gangowi Wultona. Na tych wypadach uczy mnie korzystania z osłon. Osłony były już zaprezentowane w GTA 4 przez Rockstar i działają na tej samej zasadzie. Tylko z jakiegoś powodu tutaj chowanie się za osłonami nierzadko sprawia, że jestem niezdolny do wymierzenia celnego strzału. Kamera wlatuje w ścianę, gdy wychylam się przez okno, a jak już ogarnę kamerę, żeby skupiła się na przeciwniku, a celownik pokrył się z jego korpusem, to zdarza się, że pomiędzy tym celem a lufą karabinu stoi jakaś przeszkoda, przykładowo framuga drzwi i pociski Marstona są blokowane. Także osłony przeważnie działają spoko. A jak już sojusznicy kręcą mi się pod lufą, przez co nie mogę strzelać, to już w ogóle jestem łatwym celem. W dalszych zadaniach poznaję barwną plejadę groteskowych postaci. Głupkowaci zastępcy szeryfa, tchórzliwy, dramatyzujący oszust Nigel West Dickens, krętacz, pijaczyna Irlandczyk, czy stuknięty, plądrujący groby Seth. Dla Dickensa robię 5 misji. W pierwszej ratuję jego zad przed oszukaną klientelą. Jest to typowa jazda powozem z odganianiem najeżdżających przeciwników. W drugiej udaję przypadkowego gapia w tłumie, który testuje działanie cudotwórczych specyfików tego machloja. Mam udowodnić działanie trunku wyostrzającego zmysły poprzez próby strzeleckie. Zestrzeliwuję czaszkę bydlęcia z filaru, zestrzeliwuję też kapelusz w locie. Podczas tego zadania uczę się dwóch kolejnych mechanik. Walki wręcz, jest to zbliżone do tego co mieliśmy w GTA 4, kombinacja ciosów, kopniaków i bloków. Lepsze niż standardowe klikanie jednego guziora, ale nic nad czym warto się długo pochylać. Wraca też Deadeye z Red Dead Revolver. Marston może spowolnić czas i najeżdżać na wrogów, co automatycznie oznacza punkty do odstrzału. I przez to, że działa to automatycznie, namierzam niekiedy nie te cele, co trzeba. Tutaj chcę uratować gościa przed wilkami, używam Deadeye, co namierza mi zarówno wilki, co gościa. Straciłem 50 punktów honoru przez to. Trzecią jest wyścig rydwanów. O ile wyścigi to coś, co zawsze w grach zwyczajnie odbębniam, tak tutaj bawiłem się nawet. Nie zrozumcie mnie źle, wyścig nadal turbo łatwo wygrać, wszyscy konkurenci pozostają w tyle od samego startu, ale właśnie to nadmierne przechylanie się powozu dodaje takie lekkie urozmaicenie. Nie to, żeby rydwan mógł się rzeczywiście przewrócić. Mogę ewentualnie zajechać konia, co w sumie i tak nic nie robi. Jazda konna to nietypowa jak na tamte czasy sprawa. Nazaryczna! Postać idzie pieszo przy wychyleniu gałki, truchta jeśli przytrzymam X, a sprintuje, gdy będę stukał w X rytmicznie. Tak samo działają konie, z tym, że one mają swoją wytrzymałość, po utracie której zrzucają Marstona z grzbietu. A, i jeszcze jedna ważna sprawa. Podróżuję z Dickensem, a później nierzadko i z innymi postaciami na siedzisku pasażera, co znaczy, że oglądam jak wóz jedzie i słucham dialogów. Twórcy mieli na tyle kurtuazji, żeby dać graczom tę podróż pominąć. Mógłby wziąć z tego przykład Cyberpunk ze swoimi cutscenkami przebranymi za gameplay. Czwarte i piąte zadanie dla Nigela to powtórka z rozrywki. Misja na szynach, gdzie pruje do gości goniących nasz powóz oraz wyścig konny. Podobno istnieją sympatycy misji na szynach. Ja takich jeszcze nie spotkałem, ale świat jest pełen zwyroli, więc jestem pewien, że takowi istnieją. A co do wyścigu, nie mam pojęcia dlaczego Rockstar uparł się, żeby wrzucić trzeci wyścig w główną linię fabularną. Gonitwy nie są ani ciekawe, ani wymagające. Na początku wyścigu koń zrzucił mnie dupą w piach i dałem radę wstać, wsiąść z powrotem, przegonić ich wszystkich i z palcem w dupie zająć pierwsze miejsce. Na szczęście to już ostatni obligatoryjny wyścig. Seth gwarantuje cykl zadań bazujący na poszukiwaniu skarbu. Fiksował się na nim latami, przez co popadł w lekki obłęd. W pierwszej misji Bumble chce przesłuchać swojego dawnego wspólnika, Mojżesza, żeby wyjawił, gdzie schował mapę. To zadanie zapoznaje mnie z systemem poszukiwania przez stróżów prawa, którego jeszcze nie poruszę. Samo zadanie jest spoko, chociaż nie wymaga żadnego pomyślunku. Odciągam szeryfów, łapię uciekającego Mojżesza w lasso i zanoszę go do Setha. Robię dokładnie to, co każą mi znaczniki. Dziwny jest ten rozkrok, w jakim stoi gra, bowiem niektóre zadania poboczne oferują delikatną dozę swobody podejścia. Jak wziąłem taki list gończy, to po pierwsze mogłem ściganego pochwycić żywcem lub wziąć martwego. Oczywiście wyższa nagroda kusi, żeby starać się utrzymać cel przy życiu. Ale przy listach gończych nie ma checkpointu, także w razie by sytuacja się wymknęła spod kontroli, to bandyta padnie trupem i tyle. Dodaje to dozę niepewności, jak ostatecznie misja się zakończy, w przeciwieństwie do wyreżyserowanych sznurkowych zadań głównych. Do poboczniaków jeszcze wrócę. Teraz wtrącę tylko, że jeśli wezmę zlecenie z listu gończego i nie podejmę się go bezzwłocznie, to zadanie sobie zniknie. Trzeba wtedy czekać nawet parę godzin gry,
aż pojawi się ono z powrotem, a spisałem je już na straty, będąc w przeświadczeniu, że to glitch. Ale wracając, szukam setem skarbu. Wiąże się to z podróżą powozem, wioząc wykopane z cmentarza truposze oraz strzelaniną w mieście duchów. Co ciekawe, usłyszawszy dialog przypadkowych postaci niezależnych o skarbie w piwnicy domostwa w Tumbleweed, pojechałem na miejsce obadać sprawę, ale nic tam nie znalazłem, a powiadomienie oznajmiło mi, że jestem w tym miejscu za wcześnie. Ach, to z pewnością zabiło mojego ducha odkrywcy. Domostwo Tumbleweed to miejsce, do którego ostatecznie prowadzi mnie i seta mapa. Wywiązuje się ostra wymiana ognia i muszę przyznać, to jest ekstra. Oponenci reagują na miejsce postrzału. Trafisz takiego w rękę, wypuści rewolwer. Okaleczysz nogę, zacznie kuleć. Niektóre miejsca sprawiają, że klient się wykrwawia, co sprawia, że aż nie mam ochoty w tej grze sypać headshotów. Strzelaniny są tutaj turbo przyjemne. Ostatecznie cały ten skarb okazuje się być totalną lipą, gdy Seth wydobywa ze skrzyni szklane oko. Na pewno dla kogoś było to bardzo cenne. Został jeszcze Irlandczyk. Irlandczyk pomaga mi ogarnąć Gatling Gunna. Według niego pożądany karabin znajduje się w miejscowej kopalni. Mam nawet okazję pojeździć na wagoniku. Trochę zmarnowana okazja, bo spodziewałem się jakiejś porządnej strzelniny zjeżdżając wagonem, a ustrzeliłem raptem dwóch gości i wysadziłem jedną beczkę dynamitu. No trudno. Ogólnie wszyscy trzej panowie wodzą Marstona za nos. John potrzebuje dostać się do Fortu Mercer, w którym ukrywa się Billy Williamson. Lata temu byli w jednym gangu, dlatego federalni przyczaili Marstona i grożąc jego rodzinie, czyli żonie i dziecku, zmusili go do polowania na wyjętych spod prawa dawnych przyjaciół. I teraz Marston potrzebuje pomocy w szturmie na Fort Mercer. Irlandczyk załatwia kartaczownię z Gatlinga, West Dickens użyczy wozu i swojego żmijowego jęzora, żeby wjechać do fortu niczym koń trojański, a Seth jest kontaktem gangu. Czasem z nimi współpracuje, więc powinni być bardziej ufni wobec grupy z Sethem. Tylko każdy z nich stosuje stos wymówek i prosi o jeszcze jedną przysługę, po czym jeszcze jedną przysługę. John mówi, obiecałeś, że mi pomożesz, jeszcze raz mnie wystawisz i zrobię ci krzywdę. Po czym te ciule go znowu wystawiają, on kolejny raz ich obrzuca pustymi groźbami. Zróbmy małą pauzę, żeby pogadać o przemierzaniu świata. Gry. Podróż konna. Czy tylko mi przemierzanie miasta samochodem w GTA nie wadzi aż tak, jak nadmierne podróże konne w Red Dead Redemption? Może to dlatego, że tam nie muszę ciągle klepać X-a, żeby szybciej jechać. No i samochód nie ma paska wytrzymałości. A tutaj jazda konna to połowa gry. Jeśli nie lubicie podróżowania w grach, to musicie się przyzwyczaić do tego. Połowa zadań wiąże się z wycieczką konną i wiem, to jest western, czego innego się spodziewać po westernie. Niemniej jest to męczące i o ile mi personalnie jakoś przesadnie to nie wadzi, to domyślam się, że niektórzy znużą się tym znacznie prędzej. Gra musi być w tej kwestii samoświadoma, bo daje mi ogrom możliwości pomijania podróży podczas wykonywania misji. Jeśli nie wykonuję akurat misji, dano mi do dyspozycji łatwy i przyjemny system szybkiej podróży. Po pierwsze można skorzystać z pociągu czy dyliżansu. Ten pierwszy wozi mnie od stacji do stacji, drugi od postojów do odwiedzonej wcześniej lokacji, bądź własnego znacznika. Mam też zestaw małego obozowicza, który mogę rozbić kiedy chcę na otwartym terenie, więc tak na dobrą sprawę dam radę wykonać szybką podróż z dowolnego miejsca w dowolne miejsce. A następne miejsce, które ja wybrałem, to biuro szeryfa. Kolejny, który najpierw potrzebuje przysług. Kontynuuję jego wątek, gdy dołączam do kolejnej z obław. Jakiś gang masakruje okoliczną ludność, a tropy prowadzą na jedno z ranch. Ulewa, wprawdzie przypadkowa, dodaje uroku tej misji. Chociaż deszcz zawsze będzie klimatyczny. Tak czy owak właściciel rancha wisi z uciętą kuśką, a my nacieramy na złodupców zaszytych w domostwie. Wychodzi na jaw, że to byli ludzie Williamsona. Po wytłuczeniu tabunu jego popleczników bierzemy wysoko postawionego jeńca, Normana Dicka, z czego niekoniecznie są zadowoleni członkowie jego gangu. Przyjechał ich wysłannik pod biuro szeryfa. Chwila, żeby to miało sens, muszę zrobić krok wstecz. W ostatniej misji dla Bonnie odkrywam ludzi McFarlane'ów zmasakrowanych przez nieznanych napastników. Następnie podłożono ogień pod stodołę McFarlane'ów, a ja pomagam Bonnie wydostać zwierzęta ze środka. Lubisz to, suko! I teraz muszę wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej o misjach początkowych. Uważam, że są one konieczne, nawet jeśli gameplayowo są średnio angażujące. Relacja Johna z Bonnie musi mieć miejsce do progresji, inaczej sprawiałaby wrażenie wymuszonej. Huśtawka sympatii i nieufności Bonnie do bądź co bądź byłego przestępcy jest uzasadniona. Gameplay misji z jej udziałem być może jest co najwyżej spoko, ale narracja to nadrabia. Gorzej jak ktoś nie lubi w grach narracji.
Okazuje się, że ci nieznani napastnicy podpalacze to gang Williamsona. Billy jest niepocieszony faktem, że jego członek znalazł się w rękach szeryfa. To znaczy, że szeryf pochwycił jego Dicka, że członek jego gangu, Norman Dick, został pojmany przez szeryfa. Dlatego bawił się w podchody z atakowaniem miejscowych, podpalaniem ranch i ostatecznie porwał Bonnie McFarlane. Ustawił wymianę jeniec za jeńca w mieście duchów, w którym miałem już przyjemność szukać skarbów z Sethem. Cała ta wymianka to rzecz jasna zasadzka. Gangole osobiście zabijają Dicka, bowiem Billowi zależało jedynie na tym, żeby nie zaczął chlapać ozorem w celi. Bonnie ląduje na stryczku, a ja pędzę ją uratować. Był to ostatni przystanek przed konfrontacją z Billem. Nadszedł moment kulminacyjny pierwszego aktu. Szturmujemy fortecę Willa Williamsona. To będzie tęgi pojedynek. W lewym narożniku John Marston, w prawym Will Williamson. Zbierają się wszystkie chłopaki i bądźcie szczerzy, ilu z was zaczęło już pisać komentarz, że powiedziałem Will Williamson zamiast Bill Williamson? Nieważne. Zgodnie z planem wjeżdżam z Dickensem do fortu i po krótkim przedstawieniu odkrywamy karty. To moja pierwsza styczność z kartaczownicą Gatlinga, a strzela się z niej wybornie. Nie jest tak namydlona jak w rewolwerze, a pod pociskami uginają się deski i pękają murki. No i przeciwnicy szatkowani są okrutnie. Solidny koniec pierwszego aktu z masą akcji i niepewnym losem postaci, gdyż byłem pewien, że Bonnie zginie wtedy na szubienicy. Byłem przekonany, że zostaniemy zdemaskowani, a plan zasadzki spali na panewce. Billa w forcie nie zastaliśmy. Dzień wcześniej zbiegł do Meksyku, do Javiera Esquezi, a John Marston podejmuje trop. Akt drugi to super koncept. Wraz ze zmianą kraju zmieniamy cały, że tak powiem, klimacik. Do tego dochodzą nowe rośliny do zbierania, nowe zwierzęta do upolowania. Mogę sprzedawać ich skóry w rejonach, w których te nie występują, żeby więcej zarobić, ale szczerze nie zawracam tym sobie fujary. A, no i fani Red Deada by mnie zjedli, gdybym nie wspomniał o towarzyszącej mi w podróży muzyce. Urywa się jak tylko zejdę z konia, także jak grałem pierwszy raz, to zupełnie ten moment przegapiłem, bo od razu zsiadłem przeszukać ciała. Nawet nie wiedziałem, że taka piosenka istnieje. Widzu, nie zastanawiało cię nigdy, co się stanie, jak wciśniesz? To mi się podoba. A co jeśli wyskoczyłyby egzotyczne tancerki z szampanem i błaznem? Znaczy, nie wiem, czy tak się stanie, ale jeśli nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz. I jak? Udało się? Powitanie na nowym lądzie było huczne. Irlandczyk zabiera mnie do Meksyku tratwą przez rzekę. I chyba wszyscy się zgodzimy, że to idealna okazja do wymuszonej strzelaniny. Wyskakują rozsierdzeni Meksykanie, chcący ustrzelić Irlandczyka. Ani to nie jest sensowne pod kątem narracji, nic za bardzo nie wnosi do historii, a na Irlandczyka najwyraźniej uwzięła się połowa populacji Meksyku, która tylko czekała przy brzegu, aż ten wskoczy na tratwę. A pod kątem gameplayu same nudy. Jest to misja na szynach, na tratwie wprawdzie, spływając nurtem rzeki, co przyznaję, jest fajnym konceptem, ale płyniemy, już wam mówię, 8 minut. Takim tempem, specjalnie nie przyspieszałem nagrania. Co jakiś czas zaliczam przestój, myśląc już, że to koniec, ale jebudu, kolejni przeciwnicy. Za nic nie chciałbym powtarzać tej misji. Na powitaniu na granicy się nie kończy. W miasteczku pozdrawia mnie trzech miłych panów. Ej, gringo! Hablas español? Wtrąca się Landon Rickett, były rewolwerowiec. Komentuje zdolności Johna i stwierdza, że musi go przeszkolić. Daje mi upgrade do mojego Deadeye. No nareszcie nie będę zabijał przypadkowo jakichś patafianów, co mi pod lufę wejdą. Zbijamy z Rickettem pionę i czas w Meksyk uderzać. Żeby zaaklimatyzować się trochę, biorę się za listy gończe. Wyświetla się plakat z poszukiwanym przestępcą. To ciekawe, nie dość, że taki plakat w ogóle wisi w Meksyku, gdzie, z tego co się orientuję, paranie się zawodem łowcy głów nigdy nie istniało, to dodatkowo jest po angielsku. Ale to tylko takie czepialstwo do detali. Trzymajcie się krzeseł, bo zbliża się czepialstwo gameplayu. Misje łowcy głów zawsze wyglądają tak samo. Jadę do kryjówki, zabijam obstawę, która za każdym razem staje się agresywna przy zbliżeniu, wiążę poszukiwanego, po czym idealnie w momencie, jak ładuję go skrępowanego na konia, respi się trzech friendly. Odpalam ich i kieruję się do aresztu. A po drodze do szeryfa, w równych interwałach zjawiają się nowi ziomale, zawsze w ilości trzech, chcąc odbić cel. Nie ma tu elementu planowania drogi, żeby móc uniknąć zasady.
przesadzki. Nope. Pojadę inną trasą, naokoło, zboczę z głównej ścieżki albo nawet w przeciwnym kierunku pojadę niż biuro szeryfa. Zawsze czeka mnie walka z ludźmi poszukiwanego sztuk trzech. Fajne za pierwszym razem, spoko za drugim i powtarzalne gówno za każdym następnym. Wracamy do głównej osi gry. John zastaje Meksyk szargany wojną domową. Co więc robi? Gra na obu frontach, licząc na to, że któraś strona pomoże mu znaleźć Williamsona czy Esquezie. Landon Ricketts wprowadza mnie w stronę rebeliantów. Z nim ratuje pewną damę z opałów. Fajnie jest ich rozumieć. Nie żeby mówili cokolwiek istotnego, ale dobrze jest rozumieć więcej i cieszę się, że wdrożyli sporo ojczystego dla Meksykanów języka, zamiast malować miejscową ludność władającą czystą angielszczyzną. Tylko ten ziutek obrażał ich tylko po to, żeby odwrócić ich uwagę. Dwóch pilnujących wejścia gości zeszło nam z drogi. Fajnie, nie? Tylko w jaskini już jakieś 4 metry od wejścia mam tabun ludzi do ustrzelenia. Trochę mija się to z celem, ta dwójka by żadnej różnicy nie zrobiła. Uratowana kobieta, Luisa, jest przyszłą żoną Abrahama Reyesa, przywódcy buntowników. A przynajmniej jedną z kobiet. Będą oni istotniejsi później. Dla Ricketta odbijam też więzionych na egzekucję więźniów. Zatrzymuję wozy z klatkami na pace. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Po czasie spędzonym z grą zauważam schematyczność misji. Przejmuję wrogi wóz albo wyjeżdżam takowym z wrogiej bazy, to mogę być pewien, że znikąd pojawi się fala przeciwników. Z Ricketem wdaje się również w grę w pokera, o której będzie za chwilę. Partia zostaje przerwana przez grającego z nami Niemca, oskarżającego mnie o oszukiwanie. Wyzywa mnie na pojedynek. Wreszcie, mamy pojedynek w westernie. Pojedynek z Red Dead Redemption to zupełnie nie moja bajka. Jak wyobrażacie sobie taki pojedynek? Dwóch gości staje naprzeciw siebie z ręką w gotowości, aż w końcu chwytają giwerę i oddają celny strzał w serce oponenta. No to tutaj jest to niemożliwe. Jak spróbuję zabić kogoś jednym strzałem, to przegrywam potyczkę. Akurat przeciwnik zabija mnie jedynym strzałem. Ale ja nie. Ja muszę naszprycować oponenta po same uszy. Podziurawić go jak sito. Gdyż wydając kolejne strzały, muszę napełnić miernik w pierdolu. Wiem, że są ludzie, co sikają z radości, mogąc nafaszerować kogoś ołowiem. Zdaję sobie sprawę, że to personalne podejście, ale te pojedynki tracą w moich oczach, bo koniec końców ograniczam się do zaklikania gościa na śmierć. Im dłużej czekam z wyciągnięciem spluwy, tym kamera się bardziej zbliży do oponenta i mam lepszy widok, ale lepiej wyciągnąć od razu i srutututututu. Dobijam resztę obstawy niemiożka i zabieram hajs z ich ciał. Nie mam pojęcia, po co to robię. Na tym etapie pieniądze przestały być problemem. Przez długi czas ekonomia zdawała się być elementem, na który regularnie zwracałem uwagę. Ciągle na coś zbierałem. Na bandolierę, na ubrania, na karabin, na spłatę gościa w zadaniu musiałem mieć $200. Niby nie musiałem, mogłem go zwyczajnie okraść, ale dla odmiany chciałem zagrać Johnem o wysokim honorze. Ale pieniędzy notorycznie mi brakowało i fajnie było sobie ciułać. Fakt, sporo pieniędzy roztrwaniałem grając w gry hazardowe, niemniej musiałem trzymać rękę na pulsie. Teraz mam więcej pieniędzy niż jestem w stanie wydać, a nawet szczególnie się o nie nie staram. A idę wydać szmal w salonie. Zmęczony podróżami podchodzę do baru i proszę o lornetę. Parę takich i Marson kończy porobiony. Odpala mi się symulator na ebańca, gdzie próbuję utrzymać równowagę. Kończy się to zazwyczaj na podłodze. W salonach znajdę też inne rozpusty. Po pierwsze, prostytutki oferujące swoje usługi Johnowi. Tutaj gracz nie ma nic do gadania, bo Marston zawsze sam odpowiada: sorry koraliku, jestem żonaty, co już nakreśla związek protagonisty z jego żoną na długo przed tym, jak ją zobaczymy na ekranie. Po drugie, hazard. Teksański clinch, albo jak kto woli Texas Hold'em Poker, to minigra, na której spędziłem długie godziny zarówno przy ogrywaniu pierwszej, jak i drugiej części Red Dead Redemption. Ma okrutnie uzależniający gameplay. Rozgrywki są szybkie, zasady proste, żetony wizualnie zmieniają swoich właścicieli, a oponenci jeden za drugim odchodzą od stołu. Łatwo tutaj wygrać fortunę lub przetrwonić majątek, a z pewnością zgubić poczucie czasu. Oprócz pokera mam blackjacka, siłowanie się na ręce, palce, kości. W sensie nie siłowanie się na palce czy kości, to by było dziwne. Tylko grę, gdzie nożem dziabam między palcami, a w kości gra się rzucając kostki z oczkami na stół. Każdy z przeciwników typuje, ile kości z konkretną liczbą oczek wypadło w rękach wszystkich graczy, a reszta przebija to obstawianie albo próbuje wydedukować, czy ich przeciwnik się nie pomylił. Prawdopodobnie nadal nie wiecie, na czym ta gra polega, jeśli nie graliście w nią sami, a ja nie chcę obszernie opisywać jej zasad, ale jest przy niej sporo wciągającej zabawy i chętnie spróbowałbym czegoś takiego przeciw innym graczom. W rozmowach z Ricketem
rykoszetem dostawałem po głowie za działania u dwóch stron jednocześnie. I o ile miałem taką możliwość i pewnie większość z graczy właśnie wykonywała tę misję naprzemiennie, tak ja jeszcze dla meksykańskiego rządu nie pracowałem. Mimo, że dialogi z Ricketem wskazywałyby na co innego. Czas to nadrobić. Moim kontaktem będzie kapitan Vicente de Santa, prawa ręka pułkownika Allende. Wyświadczam mu szereg przysług. Przejmuję bazę rebeliantów, wpadamy w zasadzkę. Przejmuję bazę rebeliantów, wpadamy w zasadzkę. Robię za obstawę pociągu na koniu, przejmuję pociąg, robię za obstawę pociągu na pociągu. Ach, ale nudy. Ale zatrzymajmy się przy misji z pociągiem. Muszę dostać się do lokomotywy i zastopować pojazd, zanim dojedzie do mostu. Staram się dogonić pociąg, ale ledwo idzie. Chcę wskoczyć do lokomotywy, ale nie pokazuje się kontekstowa interakcja. Zlikwiduj buntowników, żeby odbić pociąg? Po co mam się przejmować jakimiś łebkami z tyłu pociągu, skoro moim celem jest lokomotywa? No ja jebie. Jak ja nienawidzę, jak gra próbuje coś na mnie wymusić. Szczególnie coś, co nie wiąże się z logiką. A Rockstar niestety w tym króluje. Musisz się trzymać scenariusza. W scenariuszu jest najpierw Marston zabił bandytów, a dopiero później zatrzymał pociąg. Spróbujesz zrobić inaczej, to najpierw cię będziemy blokować, a później wywalimy ci ekran końca gry. Chcę wejść na pociąg, zanim zabiję przeciwników? Koniec gry. Ścigam się z desantą, ale wezmę skrót? Koniec gry. Gameplayowo wątek wojska jest raczej średni. Mam tutaj sporo strzelania, ale oprócz tego mam też sporo jeżdżenia, gadania i długaśnych misji, podczas których można wynudzić się na śmierć. Narracyjnie poznaję podkład konfliktu wojsko-rebelianci. Rebelianci chcą czegoś więcej niż głodowe płace, rządzący uważają, że wieśniacy powinni więcej pracować, jeśli chcą czegoś więcej od życia, bo rozdawanie pieniędzy przez rząd im nie pomoże. Brzmi znajomo. Można zrozumieć motywację obu stron, chociaż widać, kto tutaj wypada na tego złego w tym wszystkim. Pokazywane są kobiety sprowadzane siłą do pułkownika Allende. To, co się dzieje dalej, pozostaje w domyśle. Rząd atakuje bazy rebeliantów, paląc im domy i wyrzynając wszystkich w pień. Podbita ludność ustawiana jest w kolejkę i rozstrzeliwana. Mogliby zrobić wojnę mniej jednoznaczną. Strona pułkownika Allende to turbo przerysowani złoczyńcy. Dokonujący egzekucji na niewinnych, zaciągający kobiety wbrew ich woli i jest to ukazane w tak dobitny sposób. Ale może takie było założenie, żeby pokazać, że Marston dla ratowania rodziny współpracuje z takimi szujami. Żeby bohater był wyraźnie skonfliktowany, no bo jest, nie popiera działań Allende, niekiedy wyrwie mu się jego opinia, ale generalnie gryzie się w język, bo musi. Dowiaduje się, że Abraham Reyes został pojmany i ma zostać stracony w jednym z fortów. Na prośbę Luisy ocalam lidera rebelii, który w zamian obiecuje mi pomóc w namierzeniu i pochwyceniu zarówno Williamsona, jak i Esquezi. Ale uprzedził go Vicente de Santa. Pułkownik namierzył i pochwycił obu bandziorów i przetrzymuje ich w kościele w Chuparosie. Jedziemy wreszcie ich dopaść, co jest oczywistą pułapką. John jest w Meksyku tylko po Williamsona i Esquezie. Miałbym teraz dorwać jednego i drugiego? To by oznaczało koniec aktu, tak właściwie w połowie. Tak więc tak, jest to pułapka. De Santa ogłusza Johna i zabiera mój strój, na który tak ciężko pracowałem. Zauważyłeś pewnie, że co róż występuje w innym outficie. Otóż Red Dead Redemption wprowadził do gry stroje. Nie działają one na zasadzie GTA 4. Bardziej przypomina to Vice City. Każdy ubiór jest obciążony pewnymi wymaganiami. Może to być poziom sławy czy honoru, wykonanie konkretnych zadań czy szeregu wymogów do spełnienia. Jest to znacznie ciekawsze niż samo chodzenie i wykupowanie całego asortymentu krawca. Wykonując postronne czynności, dążę do jakiegoś celu. Zawsze ochoczo wracałem do listy sprawdzić, czego mi brakuje do konkretnego ubioru. Niestety sporo z zestawów to tylko przearanżowany ubiór domyślny ze zmienionymi spodniami albo innym kapeluszem, ale są też takie, które są zupełnie inne. Niektóre oferują specjalne bonusy, jak zdolność oszukiwania w karty albo szybciej regenerujący się Deadeye. Wspomniałem wielokrotnie już o honorze w tej grze. Działania Marstona podczas jego przygód wpływają na dwa wskaźniki: honor oraz sława. Honor mierzy, jak nazwa wskazuje, to jak honorowy jest John. Ratowanie bezbronnych czy pokojowe rozwiązywania questów zwiększają mój honor. Mordowanie niewinnych, kradzieże i ogólnie bycie dupkiem ten honor zmniejszają. I tak rzekomo dobry Marston ma fory u stróżów prawa, lepsze ceny w
w sklepach, lepsze stawki za listy gończe i ogólnie mili ludzie reagują w miły sposób. Za to bandziory są bardziej zadziorne. Z kolei po drugiej stronie działa to na odwrót. Jest to dość marginalna różnica, którą tak na dobrą sprawę można przegapić. To raczej forma miłego detalu niż mechaniki zachęcającej do ponownego przejścia gry po drugiej stronie spektrum. W dodatku średnio to działa. Zabicie cywila zawsze wiąże się z utratą dużego skrawka honoru, nawet jeśli w obronie własnej. Cywile atakują często nie znając kontekstu, zastrzelę jakiegoś bandziora, a cywile przyłączają się do walki po jego stronie i nagle strzela do mnie 5 typa, ale broń Boże, zabij jakiegoś cywila, bo cyk, minus 50 punktów od łebka. Potrącę kogoś niechcący koniem i cyk, strzela do mnie każdy w mieście, minus 50 punktów honoru i nagroda za moją głowę. A jeśli chcę popełnić jakąś zbrodnię, albo wręcz przeciwnie, dopuścić się jakiegoś aktu dobroci, ale wolałbym, żeby mój honor pozostał niezmieniony, mogę założyć chustę. Chusta na twarzy sprawia, że zarówno te dobre, jak i złe uczynki nie są rejestrowane. Jest to fajny dodatek do ogólnie nieprzydatnej mechaniki jako całości. A tak swoją drogą chętnie zobaczyłbym grę z dwoma paskami honoru, czy tam karmy. Jeden z nich reprezentowałby to, jak postrzegają nas ludzie, drugi to, jacy jesteśmy naprawdę. I tak mógłbym być ostatnim śmieciem, którego kochałaby gawieć i spuszczała się nad tym, jaki zajebisty jestem, podczas gdy za ich plecami morduje ich matki, czy coś takiego. W całym tym dualizmie charakteru ważne jest to, że John jest postacią z wyraźnie nakreśloną osobowością oraz historią. Ta została napisana tak, że pasuje zarówno do równego gościa, jak i tego niegrzecznego. Jest tu cały motyw tytułowego odkupienia, do którego jeszcze wrócę. Sława to pasek rozpoznawalności mojego bohatera. Im więcej zadań zrobię, tym więcej questów pobocznych mogę wykonać oraz zgarniam więcej bonusów. To są jakieś pierdoły w stylu darmowe drinki w barze albo redukcja przerw między atakami łowców głów. Bardzo nieistotne w ogólnym rozrachunku rzeczy. Sława może tylko rosnąć, także nie ma co zawracać tym sobie głowy. Ale nie byłbym grajkiem, gdybym nie znalazł rzeczy, do której mógłbym się przyczepić. Im większa sława, tym dłużej będą czekać łowcy głów z pościgiem. Nie powinno być na odwrót? Złapanie sławniejszego przestępcy to większy prestiż, więc tym bardziej powinni być zawzięci łowcy głów, pragnący nagrody za moją głowę. Mamy tutaj przykład odwracania logiki na rzecz nagradzania gracza. A na czym to skończyliśmy? A tak, desanta zdradza, wojskowie mnie pojmali i przykładają mi pistolet do głowy. Wtem pojawia się Reyes z odsieczą. Biegnę sobie związany, co jest bardzo krótką, ale bardzo przyjemną sceną, gdzie muszę panicznie unikać ostrzału. Odzyskuję swój sprzęt i likwiduję wojskowych cyców. A skoro robota po stronie rządu odpada, wracam do strony rebeliantów. Następne zadania wyróżniają się na tle innych. Mam ustawić zasadzkę na wojskowy transport broni i zniszczyć go. W tym celu wskazuję rebeliantom miejsca na umieszczenie dynamitu, który później zdalnie detonuje. Jest to długo wyczekiwany powiew świeżości gameplayowej. Super sprawa, bo udało mi się tak to zgrać, że wszyscy padli od wybuchów i nawet nie musiałem poprawić spluwą. W innym zadaniu zakradam się do pociągu, neutralizując strażników rzucanymi nożami. No i ponownie ten przypadkowy deszcz. Zostały mi już tylko 3 ostateczne misje w Meksyku. W pierwszej biorę ziomeczków i nacieramy na desantę. Marston obija mu trochę buźkę, żeby wydobyć lokalizację Esquezi. Gdy ten wreszcie puszcza parę z ust, dostaje wybór. Oddać desantę do egzekucji rebeliantom, czy posłać mu kulkę osobiście. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, aczkolwiek ten wybór to tylko takie pitu-pitu dla gracza. Wynika z tego tylko parę linijek dialogu i prawdopodobnie też honor. Nieistotne. Była to jednak kolejna pułapka i zamiast Esquezi zostaje wojskowych w nerwie. Pretekst pod strzelaninę. Możliwe, że to podkreśla frustrację protagonisty. Lata on za Williamsonem i Esquezią, mimo że tak naprawdę nie chce tego robić. Jest do tego zmuszany przez rządową agencję. I za każdym razem jak trop, który śledził, okazuje się być fałszywy, za każdym razem kiedy gracz, tak samo jak główny bohater, mógłby spodziewać się kulminacji, okazuje się to być kolejną fatamorganą. Każdy jak dotąd wykorzystywał Johna. Obietnice pomocy w zamian za przysługę i kolejną przysługę. Robili to bohaterowie pierwszego aktu, robił to desanta, robi to teraz Reyes. Z tą różnicą, że Reyes faktycznie namierzył Esquezie i to w zasadzie już w drugiej misji dla niego. Pędzę wozem wypchanym po brzegi dynamitem i zeskakuję w ostatniej chwili, żeby wysadzić bramę fortu, w której ukrywa się Esquezia. Podczas gdy chłopaki wymieniają się uprzejmościami z wojskowymi, albo jak kto woli, urządzają sobie totalną rozpierduchę, ja biegam w tym chaosie w poszukiwaniu byłego towarzysza broni. Jest i on, Javier.
Javiera Esquezia. Bardzo dziwne spotkanie, ponieważ widzę Javiera tutaj po raz pierwszy. Nie miałem z nim innych wcześniejszych interakcji, nikt też nie mówił o jego poczynaniach. Słyszałem kawałek jego historii, to, że sam był rewolucjonalistą, zanim uciekł do Stanów szukać przygód jako bandzior, ale nie wiedziałem, co porabia do teraz. I jest to dość negatywny kontrast w stosunku do Billa. Z nim przeprowadziłem dwie rozmowy. Podczas questów dowiedziałem się, że prowadzi swój gang, jakimi zasadami się kieruje oraz, że stoi za zmasakrowaniem lokalnych farmerów. Antagonista został przedstawiony w taki sposób, że odbiorca ma pewne emocje wobec niego. Javier natomiast, no dla mnie to jakiś przypadkowy łepek, którego imię było wcześniej wspomniane raz czy pięć. Wymiana zdań między nim a Johnem jest ciekawa, ale niewyczekiwana. Ziombel słodzi protagoniście i wykorzystuje moment opuszczonej gardy do ucieczki. Ja tego łachmytę gonię i decyduję, czy chcę zaciągnąć chłystka do celi, czy wyłącznie jego trupa. Co ponownie wpływa na dwie cutscenki, parę dialogów i wydaje mi się, że honor... nie pamiętam, czy to miało wpływ na honor. Najwidoczniej tak istotny jest motyw honoru w tej grze. Gra się nie zatrzymuje, bo już w następnej misji przystępujemy do ataku na stolicę prowincji. Można zaobserwować tutaj egzekucję i ogólny chaos między ludnością a wojskiem. Reyes ponownie został pojmany i ponownie nie zabity na miejscu, tylko wzięty w jakieś ceregele z formalną egzekucją. Luisa pada odstrzelona podczas próby ocalenia swojego przyszłego męża i ostatecznie z tarapatów wyciąga go John. Misja to powtórka szturmu bazy rebeliantów, gdzie przesuwamy linię frontu bliżej bazy wroga, z tym, że po drugiej stronie konfliktu. A gdy wtargniemy już do posiadłości, pułkownik Allende ucieka tylnym wyjściem razem z Billem. Czyli... chwila, Williamson i Javier cały czas byli kryci przez Allende. Jakie płynęły z tego korzyści? Gang Billa nie wspiera Allende. Javier nie miał swojego gangu? Po prostu nie rozumiem tego sojuszu. Sam pościg jest dość krótki. Odpalam czterech gości wspomaganiem celowania i gotowe. Wspomaganie celowania w tej grze wygląda tak, że przy podniesieniu karabinu od razu nakierowuje mnie na przeciwnika. Także na zmianę autoceluję, strzelam, autoceluję, strzelam i jest to dla mnie pewna forma oszustwa. Ale te sekcje nie są dla mnie jakoś nadmiernie przyjemne, dlatego wolę je skipować takimi snapshotami. Czasem tylko autocelowanie na mierze jakiegoś ptaka czy inną kunę. Gdy obstawa leży trupem, Allende wysiada, próbując oddać Williamsona w zamian za jakiś potencjalny deal. John i Bill wymieniają parę zdań, po czym zarówno Bill, jak i Allende umierają. Nie da się tutaj pochwycić Williamsona żywego. Najczęściej John zabija jednego, a Reyes drugiego. Może też się zdarzyć, że John zabije obu przy pomocy Deadeye, albo to, że Reyes kropnie obu, jeśli John się za długo ociąga lub spróbuje użyć lassa. Pod koniec Meksyku czuć, jakby nagle puściły hamulce. Pierwsza połowa drugiego aktu sprawiała wrażenie okropnego zapychacza. Szereg misji, które można by w sumie powymieniać miejscami, albo w ogóle usunąć i za dużo by się w grze nie zmieniło. Aż nagle ratuje Reyesa, DeSanta zdradza, Reyes mnie ratuje, zabijam DeSantę, Allende, Williamsona, Esquezie w ciągu pięciu misji. Meksyk, mimo że duży powierzchniowo, to był całkiem pusty. Monotematyczny narracyjnie, bo skupiał się na wojnie domowej, aczkolwiek na obu stronach konfliktu. Ostatecznie Reyes nie był dużo lepszy niż jego poprzednik, Allende. Nie ma na myśli ludności w swojej rewolucji, nie pamięta imion swoich oddanych ludzi, a Luisa świadomie ją wykorzystywał w wielu tego słowa znaczeniu. Nigdy nie miał zamiaru jej poślubić. Także zmieniamy jednego dyktatora na zadufanego w sobie chłystka. Nie moja sprawa. Opuszczenie Meksyku to dla mnie duże wydarzenie. Mimo że mogę się swobodnie poruszać po mapie i do Meksyku zajechać, kiedy nadejdzie mnie ochota, to jeśli wykonałem zadania poboczne z tego regionu, nie mam powodu, żeby tutaj wracać. I dobrze, gra nie nakłada na mnie restrykcji, a jednocześnie oddziela grubą kreską akt drugi od aktu trzeciego. Dzięki temu Meksyk to taka przygoda w przygodzie. Akt trzeci jest znacznie krótszy od swoich poprzedników. Mam tutaj raptem 7 zadań, które są dużym kontrastem w stosunku do 16 zadań z aktu drugiego i aż 24 z aktu pierwszego. Bill Williamson i Javier Esquezia z głowy. Został Dutch Vanderlyn. Poszukiwaniu tego ostatniego udaje się do Blackwater, które wyróżnia się na tle pozostałych miejscówek swoją zabudową. Mimo że jest tutaj z 8 ulic na krzyż, to i tak formułuje się z tego pełnoprawne miasto z ulicami, wysokimi budynkami i bocznymi alejkami. Gameplayowo nic nowego tutaj nie doświadczę. Jest tu kino, w którym wyświetlają pastiszowe pomysły Rockstara przekute na czarno-białe filmy. Niemniej kino stało też w Armadillo, także ekscesy pozostają wizualne i klimacikowe. W Blackwater poruszany jest motyw rdzennych Amerykanów oraz cywilizacji, jaką przywieźli im nowi Amerykanie. W jednej z misji ratuje indyjskiego rządowego informatora. Wykonuje z nim oraz innym rządowym informatorem, antropologiem Haroldem McDougallem, zadanko ze spotkaniem z przedstawicielami rdzennych Amerykanów obrazujące frustrację Indian traktowaniem przez tak zwanych cywilizowanych ludzi, wysiedlających ich, spoglądających z góry. McDougall robi to z głupoty. Mówi do Nastasa jak do małpy, raczej nie ze złośliwości, co z ignorancji.
W każdym razie Indianie kumają się z Dutchem van der Lindem, byłym liderem gangu, którego członkiem był John. Na potrzeby tego filmu udaje, że Red Dead Redemption 2, będący prequelem jedynki, nie istnieje. Traktuje jedynkę jako osobną produkcję, chociaż dwójka świetnie poradziła sobie ze skrawkami informacji o przeszłości Marstona oraz osobowości wszystkich postaci i skleiła naprawdę wierny prequel. Ale to nie o tym. Tak więc Indianie są przepełnieni goryczą do tego stopnia, że widzą w tej, ujmijmy to, cywilizowanej społeczności wrogów. Do tego stopnia, że podczas pokojowego spotkania w przypływie emocji strzelają do swojego pobratymca Nastasa, który robił za mediatora. Jednak głównym daniem aktu trzeciego jest pogoń za Dutchem. Dutch ma najwięcej czasu antenowego ze wszystkich trzech antagonistów, mimo że występuje w najkrótszym rozdziale. To wiele mówi. Pierwszy raz widzę go przez lornetkę. W tym poziomie miałem chwilę oddechu od wszechobecnej strzelnicy i dla odmiany wspinałem się po ośnieżonych górach. Używałem broni palnej to tu, to tam, żeby ustrzelić niedźwiedzia i paru niemilców, ale głównie sobie zwiedzałem i oddychałem klimatem. Drugie spotkanie z Dutchem następuje w banku. Tutaj pierwotnie ze stróżami prawa otaczamy budynek, żeby wejść do wnętrza banku, a tuż po tym wdać się w pogoń. Angażująca konstrukcja zadania, oskryptowana, lecz emocjonująca. Głównym daniem jest tutaj Dutch, rozmowa zdradzająca jego charakter i przeszłość Johna. Do 2018 roku, przed Red Dead 2, przeszłość ta leżała w krainie interpretacji i wyobraźni gracza. Dostawaliśmy skrawki od Williamsona, urywki od Javiera i sporo wglądu od Dutcha. I już przy okazji jedynki widać było srebrny jęzor van der Linda. Przy okazji innej cutscenki perfekcyjnie odwrócił kota ogonem. Dutch czekał ze swoimi ludźmi pod hotelem Harolda, wygrażając się, że zabije zarówno jego, jak i Johna. Marston zaproponował rozwiązanie pojedynkiem. Zakończmy sprawę tu i teraz, mówił. Między sobą poślij ludzi do domów, do rodzin. Na co Dutch odpowiada, że oni już nie mają rodzin. A to wszystko przez tak zwane cywilizowane społeczeństwo. Odwrócił uwagę od tego, że ich wykorzystuje, od tego, że wcale nie muszą walczyć, przypominając im powód ich gniewu. Nie myślcie o tym, że każę wam ryzykować życie dla mojego widzimisię. Myślcie o tym, że przez to społeczeństwo straciliście domy i rodzinę. W tej misji uciekamy tylnym wyjściem na dach hotelu, żeby przedrzeć się na ulicę. Odpieram agresorów snajperką z dachu, ale już nawet nie o to chodzi. Dlaczego tak poszukiwany Dutch ze zgrają swoich podnóżków drze papę w środku nocy na ulicy miasta? Jakim cudem jego ludzie strzelają do mnie z dachu posterunku policji? Zawsze mnie to męczyło. W tym akcie przybliżone też zostają sylwetki agentów rządowych, którzy szantażem wykorzystują Johna do odwalenia brudnej roboty. Można poznać ich filozofię i nawet po części się z nimi zgodzić. Widzicie, John nie jest stuprocentowym bohaterem tej opowieści. Jest czymś pomiędzy bohaterem a antybohaterem. Niezależnie od wyborów podejmowanych przez gracza i jego wskaźnika honoru, John był członkiem gangu. Zabijał niewinnych, okradał bezbronnych. Próbuje zasłaniać się jakimś kodeksem, był bandytą z zasadami i inne pierdoły, ale wiadomo, że tylko wybiela się w swoich oczach. Tym bardziej tak to widzą agent Edgar Ross i agent Archer Fortham. Wymieniają przewinienia Marstona, w tym ponad 40 obrabowanych banków. Gdybym nie sterował Marstonem i spoglądał jedynie z perspektywy agentów, być może widziałbym sprawę tak samo jak oni. Podoba mi się też umiejscowienie gry w 1911 roku. Jest to czas, który zupełnie nie kojarzy mi się z erą Dzikiego Zachodu. Większość już została ujarzmiona. Prawo ma coraz mocniej zaciśniętą rękę na zachodzie, a federalni wchodzą w kompetencje lokalnych szeryfów. Ostatnie gangi padają, no i pojawia się przełom technologiczny. Marston z czasem przerzuca się na broń półautomatyczną, co ma spory wpływ na gameplay. Zdarza mi się jechać prymitywnym samochodem, jako pasażer jedynie, ale rozumiem, że Rockstar nie chciał wdrażać zupełnie nowego środka transportu, chociaż możliwe, że to planowali. Kto ich tam wie? Na tym etapie zdążyłem się już przyzwyczaić, że misje polegają głównie na ostrzeliwaniu wrogów, to też nie streszczam każdej z osobna. Ale punktem kulminacyjnym jest zmasowany atak na obóz Dutcha i nad nim się trochę pochylę. Ale jeszcze nie teraz, bo teraz czas na... Nieznajomi. Nieznajomi to pakiet misji od różnych losowych postaci spotykanych w świecie gry. Znaczy, mówiąc losowych, mam na myśli narracyjnie losowych. Gameplayowo są to zawsze ci sami ludzie spotykani w tych samych miejscach. Są to postacie spotykane w świecie gry, które oferują przede wszystkim historię. Gameplayowo najczęściej jeżdżę tylko od miejsca do miejsca, ale zdarzają się też fetch questy. Zbieram kwiatki dla ziomeczka, żeby mógł je dać swojej żonie na rocznicę. Tak wygląda jego żona.
No i warto wspomnieć też o tajemniczym nieznajomym znającym Johna Marstona, mimo że ten drugi nie pamięta tego pierwszego. Istnieje wiele teorii na temat tego, kim jest tajemnicza postać, dlaczego zleca te konkretne zadania i dlaczego ostatnie spotkanie jest w tym konkretnym miejscu. Moje trzy grosze nie dorzucą niczego przełomowego, także lećmy dalej. Są jeszcze nieznajomi z temu, czyli randomowe wydarzenia, w których Marston może wziąć udział. Raz jakiś narwaniec usiłuje zamordować prostytutkę, raz ktoś komuś kradnie konia, a innym razem zostaje napadnięty. Niemniej te aktywności już nie mają dedykowanych postaci ani cutscenki oraz powtarzają się okrutnie często. Nie wiem już ile razy zaczepiła mnie kobieta w potrzebie tylko po to, żeby z zawozu wyskoczyło czterech uzbrojonych koleżków chcących mnie obrabować. Już w Meksyku przestałem sobie zawracać tymi spotkaniami głowę. Możemy wrócić do szturmu na obóz Dacza. Dzięki roku, w którym rozgrywa się akcja, twórcy mogli rzucić karabin maszynowy zamontowany na pace samochodu. Marston strzela, agenci prowadzą wóz, a po bokach przenaprzód towarzyszące nam wojsko. Stajemy i czekamy na wroga. Ta krótka chwila ciszy przed burzą jest genialna, a chwilę później naciskam spust i otwieram ogień ciągły. Jest to coś, czego jak dotąd w Red Dead Redemption nie uświadczyłem, a siekanie wrogów ostrzałem daje niesamowitą satysfakcję. Mam również okazję pruć do gangu Dacza w ruchu, tuż przed tym jak samochód zostaje wysadzony w drzazgi. Kontynuujemy konno i, nie robiąc sobie jaj, ta podróż konna trwa jakieś 7 minut. Wydaje mi się, że mogłem zostawić wojskowych i ruszyć samemu, ale i tak ta podróż przed ostatecznym ciosem daje ten czas do przemyśleń, jeśli ktoś oczywiście lubi nad giereczkami rozmyślać. Dawno nie grałem w grę, która skłoniłaby mnie do tego typu mielenia treści w głowie. Ostatnio było to chyba Disco Elysium. Być może to przez zestawienie wrażeń z oryginału sprzed paru lat, z tegorocznymi wrażeniami znając zarówno historię, te z jedynki, co i te z dwójki. Dwójka mocno rzutuje na odbiór jedynki mimo wszystko. Wszystkie moje teorie i wyobrażenia tego, jak wyglądał gang Dacza, sporo różniły się od tego, co wiem teraz. Wydaje mi się, że nawet twórcy mogli mieć na to inne spojrzenie i koncept tego gangu bardzo się zmienił. Bądź co bądź, dojeżdżamy do obozowiska Dacza. Jak już przedra się przez nieskomplikowaną sekcję strzelaną, docieram do placu, na które oko ma Dacz ze swoim działkiem. Muszę zestrzelić lampę, powodując tym pożar, co odstraszy Dacza. Nie jest to w żadnym stopniu zagadka logiczna. Te lampy są mi wręcz palcem pokazane, więc ja tylko wykonuję rozkazy. Niestety tak wyglądają wszystkie gry Rockstara. Wszystko mógłbym streścić do filmiki przerywnikowe przed misją oraz dużo dialogów w drodze do celu podczas misji, co spaja się w dobrą historię. Misje skupione na narracji, które prowadzą gracza za rękę. Nakładają też na niego masę restrykcji, co by na pewno się dzieciok nie pogubił. Sekcje strzelane, w których wreszcie można pograć i wybrać, czy wolisz używać rewolweru, czy dynamitu, oraz mini gry, niezależnie czy to podczas misji, czy w ramach aktywności pobocznych w otwartym świecie. No ale taka już jest droga, jaką obrało sobie Rockstar, a tak długo jak oni są w stanie dostarczyć dobrą narrację z tak satysfakcjonującym systemem strzelania, ja jestem w stanie to zaakceptować. Jeszcze chwilę go nie Dacza przez jaskinię, wrzeszczy coś tam jeszcze wygrażając się, ale doganiam go, gdy już nie miał dokąd dalej biec. Dacz stanął nad przepaścią i wywiązuje się ostatni dialog. Interpretowany był on już wielokrotnie w internecie. Na pewno jego działanie jest spotęgowane poprzez interakcje z Dutchem, chociaż było ich zaledwie 3. Podjęty został motyw przemijania i tego, jak ludzie na nie reagują. Dutch nie był w stanie dalej walczyć ze zmieniającym się światem. Nie mógł też się z nim pogodzić, bo nie potrafił nic innego robić niż walczyć. Wybrał pośrednią opcję, rzucając się z klifu. Our time has passed. W ten sposób kończy się akt trzeci i zdaje się, jakby John mógł wreszcie być wolny. Jego żona Abigail oraz syn Jack zostali odstawieni na rancho przez federalnych i wszystko zdaje się zakończyć szczęśliwie. Akt czwarty jest całkiem długi, a na domiar złego powtarzam w nim wszystko, co robiłem na początku historii. Ujarzmiam konie, zapędzam bydło, jadę z transportem kukurydzy, wyprawiam się na polowanie z synem. Typowe rancherskie zadania. Twórcy starali się przełamać monotonnie i dać okazję do postrzelania tu i ówdzie. Raz będę świadkiem napadu na pociąg i ruszę z odsieczą, innym razem obronię swoje stado krów przed bandziorami. Jest to dużo mniej porywające niż takie podboje w Meksyku, niemniej jest to potrzebne narracyjnie. To, czy narracja jest warta siermiężnego gameplayu, musi ocenić każdy osobiście. Gracz powinien mieć miejsce do poznania się z żoną Marstona Abigail, z jego synem Jackiem oraz wujkiem, starcem zajmującym się ranczem podczas ich nieobecności. I to niesamowite, jak w ciągu raptem 8 zadań Rockstar dało radę upchnąć tyle ich charakteru, żebym zdążył ich polubić.
pobić. Przekomarzanki Abigail podczas podróży na rancho Bonnie McFarlane, o którą Abigail zdaje się być zazdrosna. Niełatwa relacja syna z ojcem, gdzie znajdzie się miejsce zarówno na podziw i szacunek, co i na gorycz względem poprzedniego życia i doświadczeń z nim związanych. Oraz wujek, z którego Marston ciągle drwi albo ruga go za lenistwo, po części niezasłużenie. Tak więc odpędzam sobie wrony z silosu i czuję, że zbliżam się do końca gry, dlatego udam się na jeszcze jedno, ostatnie rodeo. Granie jako wyjęty spod prawa gagatek jest zupełnie czym innym niż to, jakie zapamiętałem. Mogę okradać sklepy oraz przechodniów, niemniej nie jest to łatwe, bo zazwyczaj zamiast dać się po ludzku okraść, to uciekają w panice albo wyciągają własne spluwy. Po drugie, nie ma tutaj znanego z GTA systemu gwiazdek. Zamiast tego wrzucono system grzywny. Jak popełnię przestępstwo na oczach stróżów prawa albo świadka, dodana zostaje nagroda za moją głowę, adekwatna do popełnionego czynu. Najczęściej takiego świadka nawet nie musi być w pobliżu. Taki świadek zawsze się pojawia, nawet jak popełni przestępstwo na największym zadupiu. Z automatu zrespi się świadek, co mocno zaburza iluzję żyjącego świata. Ta mechanika wiecznych świadków znikąd jakimś cudem przetrwała do Red Dead Redemption 2. Świadków można ustrzelić albo przekupić, co wpływa na honor, albo związać. To rozwiązanie sprawia jednak, że pojawia się kolejny świadek i kolejny, aż w końcu pula świadków się wyczerpie, ale jest tym trochę bieganiny. Jeśli sprowadziłem sobie na głowę odpowiednią nagrodę, to będą co jakiś czas urządzane na mnie obławy, ale jako że grałem Marstonem o wysokim honorze, nie jestem w stanie opisać w 100% jak to działa. Kiedy zechcę się nagrody za moją głowę pozbyć, mogę opłacić ją osobiście hajsem, albo wykorzystam list ułaskawiający. Taki znajduję w przeszukiwanych skrzyniach albo przy ciałach poległych bandytów. Nie znajduję ich często, ale za to kasują one całą nagrodę za moją głowę, także fajnie zawsze na taki trafić. Mogę również oddać się w ręce stróżów prawa, chowając broń do kabury. Wtedy wsadzają mnie do celi, czas przyspiesza, a na ekranie wyświetlają się moje zarzuty, co jest miłym dodatkiem. Cały system grzywny nie obowiązuje za to w Meksyku, przynajmniej nie kiedy wykonuje tam misje główne. Dzieje się tak ze względu na obecny tam wątek fabularny. Dużo działam z wojskiem, więc byłaby lipa, gdyby stróże prawa mnie regularnie ścigali za stałą grzywną, także jest tam wyłącznie gubienie pościgu. Przy popełnieniu przestępstwa obecni na miejscu stróże prawa próbują mnie pochwycić, natomiast ja usiłuję zbiec z okręgu na minimapie wyznaczającego obszar poszukiwania. Wspomniana wcześniej chusta zakładana na twarz nie wpływa na grzywnę. Ma wyłącznie wpływ na honor, co jest turbo głupie. Bo niby jakim cudem ludzie wiedzą, że Marston popełnił zbrodnię i należy mu się grzywna, jednocześnie nie wiedząc o tym, że to Marston popełnił zbrodnię i powinien spaść mu honor. Dlaczego niby chusta zasłania moją twarz przed opinią publiczną w kwestii honoru, ale grzywny to już nie. Czas wrócić na farmę. Marston omawia z synem plany na przyszłość. Z sielanki wyrywa ich wujek, zaobserwawszy coś niepokojącego na horyzoncie. Pędzi na nas wojsko z federalnymi załatwić ostatnią niedomkniętą sprawę. Odpieram kolejne ich fale, zmieniając pozycje obronne. Z każdą falą w głowie gracza kotłuje się myśl, czy to koniec historii Johna, czy może jednak da radę ich zwalczyć. Ktoś się pojawi i ich zatrzyma. Im bardziej jestem spychany w stronę domostwa, tym mniejszą miałem nadzieję. Wujek obrywa, umierając na ganku. Marston zbiera rodzinę i kierują się w stronę stodoły. Stamtąd mają uciec. Jednak John wie, że ucieczka to tylko odroczenie wyroku. Prawo nigdy by nie przestało deptać im po piętach, ale być może uda się znaleźć pokój dla bliskich. Marston puszcza Jacka i Abigail samych. Staje przed drzwiami stodoły. Pchaje. Odpala się Dead Eye. Ostatnia nadzieja na to, że uda się ustrzelić paru w zwolnionym tempie i następnie dobić resztę. Jednak los Johna został już przypieczętowany. John umiera. 3 lata po nim umiera Abigail, a ja wchodzę w skórę Jacka. Jackiem mogę kontynuować wszelkie aktywności poboczne, których nie zdążyłem zrobić jako John. Mogę progresować wątki nieznajomych. W tych cutscenkach nie jest brana pod uwagę zmiana protagonisty, ani nawet to, że minęły 3 lata. Tak więc jak w 1911 polityk zlecił Johnowi szantaż, to na luzie może to zrobić Jack w 1914 i wszystko przebiega jak gdyby nigdy nic. I to tyle o Red Dead Redemption. Jack jeździ po otwartym świecie, ale nie ma już nic fabularnego, co mogłoby nas zaciekawić, ale czy na pewno? Po śmierci Marstona pojawia się jeszcze jeden nieznajomy. Łatwo go przegapić, jeśli ktoś nie interesował się misjami z nieznajomymi, a są one w większości średnio interesujące, to też nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś założył, że to koniec gry i wyłączył konsolę. W Blackwater zaczepiam agenta federalnego i pytam o Edgara Rossa. Całe zadanie to jeżdżenie od punktu do punktu, ale daje to poczucie ostatecznego zamknięcia rozdziału, więc ta podróż jest integralną częścią doświadczenia. Odwiedzam żonę Rossa. Od niej dowiedziałem się, że pojechał z bratem na polowanie. Znajduję więc brata Rossa
Aż ostatecznie znajduje samego Edgara. Jack spogląda na pistolet, jak gdyby kontemplował wrzucenie go do jeziora, aczkolwiek chowa go z powrotem w kaburę, co daje do zrozumienia, że Jack podąży ścieżką swego ojca, za którą odkupienia tak bardzo pożądał. Red Dead Redemption jest jednocześnie typową i nietypową grą Rockstara, z przewidywalnym gameplayem i nieprzewidywalną historią, ze świetnymi dialogami, satysfakcjonującym systemem strzelania i niedoskonałym otwartym światem. Więc, czy warto wracać do Red Dead Redemption? Warto.